Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz, radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dziś moim gościem w podcaście Prawnik na Budowie jest Krystian Woś, prezes zarządu i właściciel również firmy Texom. Dzień dobry, Krystianie, dzięki, że znalazłeś czas na rozmowę. Dzień dobry, cześć, cześć Na start poprosiłbym Cię o taki elevator pitch. Czyli wsiadasz do windy i musisz przedstawić słuchaczom swoją firmę w zdaniach po prostu kilku. Kim jesteście? Firma Texom zajmuje się generalnym wykonawstwem, budujemy dla sektora publicznego, specjalizujemy się w budowach basenów, obiektów użyteczności publicznej ogólnie rzecz ujmując, ale w szczególności budujemy takie bardzo fajne obiekty, jak więzienia czy obiekty naszego wojska polskiego. To parę już rzeczy zaczepiłeś, o które będę ci dzisiaj pytał, ale zanim zacznę pytać, to zrobimy taką wycieczkę czasową. Bo troszkę pobuszowałem taki stalking, zrobiłem informacji na temat Was i specjalnie nową marką nie jesteście. No bo 2013 gdzieś tam sięgają początki, później 2017 był duży, duża zmiana właścicielska, przejęcie sterów. I teraz jak popatrzyłem finansowo. W 2019 macie 100 milionów w kontraktach. W 2020 łapiecie pierwszą umowę na ponad 25 milionów. W 2021 tych kontraktów robi się już na 200 milionów. Rok później jest już ich milionów 500, a 2023 zamykacie, przebijając miliard w kontraktach. I zacznijmy od jednego pytania: jak? Jak? Odwaga! Osiąganie celu, jakiś pomysł na to, tak, bo myśmy sobie od razu na samym początku, kiedy w 2017 roku w listopadzie zdecydowaliśmy się na to, że zakupimy spółkę Texon, która tak jak już wspomniałeś od 2013 roku istnieje na rynku, natomiast e, taka transformacja po naszym zakupie od 2017 roku, listopada dokładnie, 2017 roku nastąpiła. Wtedy podpisaliśmy pierwszą umowę na renowację zabytkowego kościoła. Yy, zrazu sobie postawiliśmy takie cele naszym takim głównym celem to było przede wszystkim to aby do 2025 roku nasza firma stała się jednym, stała się jedną z liderów na rynku budowlanym w Polsce yy, może to się każdemu wydawać, że no fajnie a wejdę macie... Ci w słowo, jak definiujecie tego lidera, kim, kim on dla Was jest co, co się kryło pod tym hasłem yy, pod tym hasłem się przede wszystkim to, że mamy się stać Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku polskim, jeżeli chodzi o firmy budowlane, oczywiście, ale nie tylko, że rozpoznawalna marka, tylko przede wszystkim z tą marką miało się wiązać to, że jesteśmy wiarygodnym, rzetelnym partnerem każdego, kto z nami nawiąże współpracę. I dzisiaj można powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie i bardzo mocno w tym kierunku dążymy, bo tak się po prostu dzieje, tak? Mhm. Pomęczę cię o szczegóły, bo wiesz co, tak jak rozmawiamy, to wyobrażam sobie jakiegoś gościa, powiedzmy, 20 parę lat, który jest w tej drugiej generacji właścicieli firm. To jest scenariusz, który widzę i ma właśnie apetyt na to, żeby pójść krok dalej, wyjść, wyjść wyżej. I z myślą o nim właśnie chcecie podciągnąć troszkę, jeżeli chodzi o, o szczegóły tego, co konkretnie zrobiliście. Na ile byś powiedział, że ten wzrost. To była kwestia takiej poukładanej strategii, powiedzmy, mamy tutaj checklistę do odhaczenia i robimy krok po kroku i super, wszystko nam tutaj przewidzieliśmy, rzeczywistość się ułożyła, a na ile to była taka codzienność operacyjna, powiedzmy, dobre decyzje, dobre miejsce, dobry czas, trochę szczęścia, trochę dobrze ułożonych kompetencji. Przy generalnie wiadomo, te cele, które mieliśmy, i sobie tam odhaczamy no to, to jest podstawa, tak, bo my musimy dążyć do takiego celu, który sobie założyliśmy dzisiaj mogę powiedzieć, że nasz cel to jest zatrzymanie się na razie, taki wstępny cel do 2025 roku to założyliśmy sobie, że firma będzie robiła obroty roczne na poziomie 350 milionów, co będzie po 2025 roku, no to już tam wiemy, że z tyłu głowy wspólnie z moim wspólnikiem już mamy jakieś plany ale jeszcze dzisiaj ich nie zdradzamy, natomiast musimy osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy w 2017 roku, wiadomo, że to nie tylko odhaczanie, tutaj to, w to tempo, w jakim że tak w szybkim tym tempie dotarliśmy już do tego miejsca, w którym jesteśmy, to oczywiście jest to związane przede wszystkim z tym, że podejmujemy decyzje podejmujemy te decyzje odważne. Nie boimy się podejmować ryzyk. Tak? Bo to dzisiaj jest kluczowe akurat w tym przypadku. Żeby się tak szybko rozwinąć, to nie tylko nasza firma, tylko każdy, kto, kto zaryzykuje. Myślę, że ma tak Dokładnie takie szanse jak my, w szybkim tempie. Jak to się będzie, mm, nie, niektóre osoby no, mówią, że trzeba uważać, bo wiadomo, no, jest dobrze, różnie jest taka sinusoida, tak? jak to niektórzy nam no, mówią, ale my na to nie patrzymy. My, my nie patrzymy na to, że coś się dzisiaj znaczy z tyłu głowy mamy, że może się coś wydarzyć. Natomiast nie myślimy o tym. My myślimy o cały czas o naszych planach, tak? Dlatego te decyzje podejmujemy. Mamy wokół siebie niesamowitych y, y, ludzi, czyli bo wiadomo, no, my tego sami nie osiągniemy, mamy współpracowników, którzy na to wszystko pracują. To są osoby doświadczone, które nas wspierają, które konsultują z nami różne rzeczy. Natomiast tak, decyzja polega, decyzja zapada u nas. E i, I tak naprawdę ta odważna, te odważne nasze decyzje doprowadziły nas do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. A mógłbyś rzucić jakimś konkretem, co ci przychodzi jak jedna z takich decyzji, jak teraz patrzysz w 2024, rozmawiamy z perspektywy czasu, że o, to był ten punkt, który popchnął nas w dobrym kierunku. No to między innymi z takich najkluczowych decyzji to było podjęcie yy, się współpracy z yy, na przykład Wojskiem Polskim czy z, ze służbą więziennictwa. Wiele osób nam mówiło, że słuchajcie zastanówcie się trzy razy na czy wy chcecie z takim klientem współpracować ze względu na to. że są tam różne trudne formalności do spełnienia. Dla Wojska Polskiego dzisiaj firma... Zwykła firma budowlana nie może budować. Trzeba posiadać odpowiednie certyfikaty, kancelarie bezpieczeństwa. Trzeba mieć do tego wyszkolonych ludzi, bo wiadomo, są to różne projekty, które są zastrzeżone, tajne, ściśle tajne. My to dzisiaj ten certyfikat posiadamy. To trwało pewnie z dwa lata, aby taki certyfikat zdobyć, ale poszliśmy w tym kierunku i dzisiaj Dzisiaj na tym wygraliśmy, bo mamy mnóstwo kontraktów, które dla tego klienta realizujemy, a jest to naprawdę bardzo dobry klient. To samo dotyczy się służby więziennictwa. Też nam wiele osób próbowało mówić, że no jest to trudny klient, też się zastanówcie nad tym klientem, później są ciężkie odbiory, bo to jest absolutnie. to no... mi się kojarzy, bo nam też no, zdarzało okay. się pracować przy tych mundurowych, powiedzmy, inwestycjach. I to ciężki klient i tak dalej, ja mam taką refleksję, że widać troszkę ten, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie, jak siada się do stołu z pułkownikiem, który jest odpowiedzialny za inwestycje, to jest pewna różnica w tym wojskowym sznycie takim, to jest w krótkich słowach, jest konkret, nie. nie ma tam za bardzo miejsca na rozczulanie się i rozciąganie i... Autentycznie widziałem różnicę, kiedy siadaliśmy właśnie do stołu konferencyjnego z, z tym inwestorem wojskowym versus, nie wiem, tam gdzieś w mieszkaniówkę wejdziesz, powiedzmy jakiś prywatny inwestor buduje blok, czy nawet samorząd tworzy pływalnię jakąś, tak jak pracujecie, to oprócz tych rzeczy, który, o których mówisz, ta specyfika bezpieczeństwa i tak dalej, to troszkę tych personalnych różnic też jest w tej strukturze mundurowej, wojskowej. Tak, tylko właśnie, jeżeli chodzi teraz o tego klienta Wojsko Polskie, to, to się tak fajnie złożyło, bo my też lubimy konkrety, dlatego nam się bardzo dobrze z nim współpracuje. My, nie, my, nie, my jesteśmy firmą, która jak z kimś się spotyka, bo są różne problemy na, na, na projektach. A jeżeli w tym momencie realizujemy portfel o wartości ponad, no ponad miliarda, nawet półtorej miliarda złotych, naprawdę tych inwestycji mamy bardzo dużo. No to na każdym projekcie coś się dzieje. Natomiast w wojsku jest to taka właśnie zasada, taka wojskowa, tak? Jeżeli coś ustalamy, to ustalamy to raz, tyle, nie wracamy do tego i nam się to podoba, bo my tak właśnie chcemy współpracować. Natomiast tutaj poruszyłeś też temat inwestora prywatnego. No nasza firma różni się może od wielu innych firm budowlanych tym, że my dla sektora prywatnego nie wykonujemy żadnego zadania. To było również jedno z naszych założeń na samym początku. Budujemy dla sektora publicznego. Dla sektorem prywatnym nie współpracujemy. I mogę powiedzieć tak, w jakiś sposób wygraliśmy w okresie pandemii tą decyzją, bo znam wiele firm, znam, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół, którzy mieli firmy budowlane, mieli poważne problemy w okresie pandemii w związku z tym, że dla sektora publicznego, dla sektora prywatnego realizowali 80% swojego portfela, tak? I w momencie pandemii to się zatrzymało. Ja to się zawsze jak rozmawiałem z tymi właśnie moimi partnerami, którzy w jakimś tam, um, um, jakieś tam problemy mieli z tego tytułu, to zawsze mnie się pytali, kurczę, ja piernicze, jest pandemia, a ty zatrudniasz ludzi. Ja mówię, no, no tak, bo ja mam potrzebę. Bo naprawdę, my w czasie w okresie pandemii myśmy nie zwalniali, nie, nie wiem, myśmy po prostu zatrudniali, bo potrzebowaliśmy, u nas było niesamowite zapotrzebowanie na, na pracowników. I też tym wygraliśmy, no bo wiadomo, że w okresie pandemii. Różne sytuacje były, różne problemy były w firmach, yy, więc tych pracowników też troszeczkę było więcej, nie? Mhm. A powiedz, skąd to podejście, że pójdźmy w publiczne niż prywatne? Pytam, dlatego że znowu nam się zdarza pracować na jednych i na drugich, i nawet co jakiś czas wrzucam w swoje kanały, w social media, jakieś tam ankiety dotyczące tego, gdzie ta trawa jest bardziej zielona. I ten zieleńszy trawnik regularnie jest wskazywany po stronie prywatnej, że elastyczność, że jest mniej formalizmów, że rozmowy są bardziej biznesowe, a mniej z perspektywy tego co mogę zrobić, bo co mi prawo zamówień publicznych pozwala i tak dalej i tak dalej, że kryterium ceny nie jest tak dotkliwe jako ten kompas, który dobiera wykonawcę do realizacji. Co ciebie przekonuje w wskazaniu, że jednak bardziej zielone ta trawka to będzie po stronie publicznej? To jest bardzo proste. Wiadomo, że przed, przed zakupem spółki ja przez 9 lat pracowałem w firmie Skanska, wielkiej korporacji tam. Tam, tam byłem na takim szczeblu menażerskim, pracowałem na szczeblu menażerskim, zmiałem pod sobą swój zespół i miałem tam różne doświadczenia, między innymi w sektorze prywatnym w sektorze publicznym. I to właśnie doświadczenie przez, ten, przez te 9 lat spowodowało to, że ja doskonale wiedziałem, jak wygląda współpraca z prywatnymi inwestorami. W sektorze publicznym trzeba, firmy, które współpracują głównie z prywatnymi, nie odnajdą się w sektorze publicznym. No tak jak powiedziałeś, trzeba spełniać wiele formalnych formalizmów, wiele kryteriów przy przetargu. Trzeba przede wszystkim umieć złożyć prawidłową ofertę, bo to też jest trudne. Teraz jest może jeszcze trudniej, bo wie więcej tych wymagań zamawiający w SWZ przedstawia, żeby móc wystartować w przetargach. Natomiast moje doświadczenie pozwoliło mi na to, że dla mnie to nie było trudne. Ja tylko musiałem sobie dobrać odpowiednich, odpowiednie osoby w firmie, przeszkolić te osoby, żeby umiały się poruszać w zamówieniach publicznych. Co, co oczywiście wpłynęło na to, że, że, że dzisiaj nam to bardzo fajnie wychodzi, bo, no bo gdyby nam to nie wychodziło, no to też byśmy pewnie dzisiaj byli w innym miejscu, a sektor prywatny, no niestety. Ci inwestorzy prywatni to z reguły wygląda to w ten sposób, że albo się dogadujemy już na początku, mimo to, że prywatni inwestorzy to tak, często zadają pytania wielu firmom, ale dogadują się z jednym, później wszystkich tam, nie, wiadomo jak jest, nie? Z wszystkimi negocjują, uzyskują jakąś cenę, a dają temu, co, co, co już został wybrany. No i to, to przede wszystkim... Nie, to przede wszystkim wpływa na to, że, że z mojej perspektywy ta trawa bardziej zielona jest w sektorze, w sektorze publicznym i to doświadczenie, które zdobyłem, ja czy, czy moi współpracownicy, no, pozwala nam stwierdzić, że nie jest to takie aż straszne i ta trawa naprawdę bardziej zielona jest po stronie publicznej. Mm -hmm. To jeszcze do kursu bym tego wrócił, bo chociażby wojskowość, kontrakty wojskowe, ona już od jakiegoś czasu jest wskazywane, że to jest dobry segment, w którym warto być, jeżeli potrafisz tam wejść i masz kompetencje i uprawnienia odpowiednie, żeby realizować, bowiem no, te inwestycje w bezpieczeństwo nabrały znaczenia w ostatnim czasie z wiadomych względów. I jest to powtarzający się scenariusz, no to nie jest jedyna taka branża, która wskazuje, że okej, okay, tam będą pieniądze, energetyka, chociażby jest często takim powtarzanym przykładem. I tak jak słyszę ciebie, mówisz właśnie o, o tej strategii, którą przejmowaliście, o jakimś kursie, który wytyczaliście, czyli ten kurs pod tytułem to będzie rynek prywatny, ten kurs to, pod tytułem to będą inwestorzy mundurowi powiedzmy. A czy zdarzyło wam się już na tej przestrzeni lat, kiedy siedzisz w fotelu prezesa Robić jakąś korektę tego kursu, że jakieś założenia okazały się, że słuchajcie, to jednak trzeba odpuścić ten wątek, bo rzeczywistość nam pokazała, że odpłyńmy od tego. Nie, nie. Nie miałem ani razu takiej sytuacji, żebym musiał zmieniać kurs i ani razu nie wątpiłem w to, że to była jakaś decyzja, którą należałoby zmienić. Nie. Jak najbardziej mm -hmm. cały czas myślę i uważam, że, że była to prawidłowa decyzja i, i... No i dzisiaj nam się ona mocno opłaca. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o wojsko polskie, to tak, no wiadomo, w każdych inwestycjach, których się jest, w którym, których się jest, i w, z każdym zamawiającym, bo to są specyficzni, trzeba odróżnić zamawiającego sektora publicznego typu yy, 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 samorząd od sektora publicznego yy, państwowego, tak, no bo instytucje państwowe, takie jak wojsko czy, czy służbowie to są, to są troszeczkę inni yy, zamawiający, mimo że są publiczni. W sektorze tym wojskowym, no to, to oprócz tego, że są różne formalności, to znaczy w każdym, w każdym sektorze, czy zamawiający, czy publiczny, czy prywatny, najważniejsza jest, najważniejsza jest rzetelność firmy. Tak? Jeżeli wykonujemy coś, robimy to dobrze, to zawsze każdy chce do tej firmy wracać. Publicznie trzeba po prostu przetargi wygrywać, tak? No ale jeżeli się wygrywa nawet przetargi i widać, że jest to ta firma, która już z nami współpracowała wielokrotnie, no jest po prostu łatwiej podjąć decyzję, że z tą firmą nawiązujemy współpracę, tak? No i tak to się odbywa. W sektorze prywatnym mhm. wiadomo, można Mieć, można być najdroższym, tak? Nie wiem, składa 10 firm prywatnemu, ktoś ma pieniądze, może być najdroższym i będzie on wykonywał, bo zrobił 10 tych inwestycji. Troszkę może to być prostsze, tak? Bo już, bo tam nie ma żadnych kryteriów, czy on może, czy nie może, tylko sobie to jest jego decyzja. No ale w sektorze zamawiającym to działa tak samo, tylko po prostu trzeba jeszcze oprócz tego spełnić wymagania, które są w zamówieniu, tak? Ja wiesz, to też widzę ogromną różnicę na etapie realizacji. Bo tam Przepisy sobie, ale to i tak robią ludzie. I widzę nieraz, że jeżeli wchodzi wykonawca, z którym już jakieś te realizacje były, to mimo, że to jest ten gorset przepisów, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, o których ciągle się powtarza, to jednak ta współpraca toczy się troszkę inaczej, jeżeli mieliśmy okazję zakończyć jakiś projekt z powodzeniem wcześniej. O rozpędzaniu. Chciałem ci jeszcze zapytać, no bo mamy krótki horyzont czasowy, 4 lata, i taki ten wzrost kreski byłby dość alpinistyczny, jeżeli chodzi o portfel zleceń. Mieliście w którymś momencie, podpatrzyłem znowu Twój współzarządzający Paweł Stochmal, na snowboardzie jeździ i zastanawiałem się, czy złapaliście się kiedyś na takim czymś, jak jedziesz powiedzmy na zbyt stromy stok i na chwilę na ta jazda zaczyna być taka coraz bardziej agresywna i tracisz wrażenie, że to troszkę te, ta deska ucieka na bok, tutaj śnieg, że margines błędu robi się coraz mniejszy i robi się tak naprawdę ciasno. Złapa, złapa, złapało was coś takiego, czy na razie jedziecie tak, czujecie się jakoś zjeżdżający pod kontrolą? Oczywiście mieliśmy taką sytuację no, w czasie, kiedy tych przetargów w zamówieniach publicznych było niewiele, a później pojawił się tak zwany polski ład. I tutaj też, no to właśnie było to nasze znowu ryzyko, podejmie, podjęcie tego ryzyka, żeby w tych przetargach startować, bo niewiele firm startowało. Dlaczego? Dlatego, że finansowanie Polskiego Ładu jest po prostu fatalne i wręcz nawet nie powinno zostać dopuszczone do. do Zgadzam ubiegłości. się. To jedno wskazywanie, że to jest, było jakieś remedium na cokolwiek. Ten program dobrze wyglądał tylko na slajdach, na konferencjach prasowych, kiedy go ogłaszano. Jasne, i w pewnym momencie, no kiedy podjęliśmy tę decyzję, że będziemy w tych przetargach startować, no to tutaj, tak, pojawiło się takie troszeczkę już yy, no, tego śniegu bardzo dużo i zaczęliśmy troszeczkę tak zjeżdżać, ale myśmy się nie poddali, tylko szukaliśmy rozwiązania. Myśmy się yy, przede wszystkim skupili na tym, w jaki sposób zrobić tak, żebyśmy mogli w tych przetargach sobie normalnie, pozyskując te przetargi, mogli normalnie funkcjonować, bo problemem oczywiście w tych postępowaniach jest to, że mamy słabe, fatalne finansowanie, to nawet nie słabe, tylko fatalne finansowanie i zamawiający publiczny tak naprawdę za pieniądze, firm budowlanych buduje sobie inwestycje, no bo jeżeli mamy dwie faktury na a kontraktów, mamy na 80 milionów, to wiadomo, że firma budowlana musi 40 milionów pokryć z własnych środków. No to inwestorem to się stajecie takim nie, nie do końca inwestorem. pożądanym. A traktowani jesteśmy tak samo, jakbyśmy, jak, byliśmy, jak, jak e, e, normalny zamawiający kontra generalny wykonawca, tak? no nikt na to nie zwraca uwagi, mam nadzieję, że może kiedyś to się zmieni, bo te kontrakty, te przetargi z polskiego ładu, one dalej się pojawiają, no, zmienili może finansowanie, że są cztery faktury, ale to dalej nie powinno tak wyglądać. Ja uważam, że ktoś powinien w końcu stanąć na wysokości zadania i bardzo prosto e, sformułować jakoś tak zapisy umowne, że albo, umo albo umowę pomiędzy państwem a e, tym zamawiającym, który chce skorzystać z Polskiego Ładu, że żeby zabronić po prostu e, finansowania w taki sposób. No, wykonawca wykonuje swoją pracę, powinien co miesiąc za to dostać wynagrodzenie, a nie jeszcze e, kredytować hmm. zamawiającego już to też wyjaśniając, jeżeli ktoś nie, nie żyje w tych realiach, to też nie wzięło się znikąd. No bo ten polski ład był wysypywany w momencie, kiedy KPO mieliśmy tylko wirtualne i tak naprawdę na gwałt trzeba było próbować wydawać pieniądze, których nie mamy jako państwo, tak. mając jednocześnie gdzieś zapewniony kapitał, żeby to zrobić. No i to, to główna, głównie to spowodowało ten nieszczęśliwy format. Mam nadzieję, że przy tym, jak już słychać. Że pieniądze z KPO mają spłynąć, to jakaś korekta pójdzie. A tak swoją drogą, jakbyś mógł wskazać, właśnie jako taki wykonawca, podpowiedzieć osobom, powiedzmy, jest już rewizja programu. No bo okej, okay, te pieniądze przestały być wirtualne, więc nie musimy już kredytować się wykonawcami. Jakie byś miał rekomendacje? Z czego byś oczekiwał jako wykonawca w zmianach tych polskoładowych inwestycji, żeby z perspektywy Twojej, wykonawcy, one były bardziej takim Przetargiem, do którego chce aż się robić, i to będzie, nie będzie miał inwestor problemu, żeby znaleźć rąk do pracy przy takiej inwestycji? No przede, wszystkim, przede wszystkim konieczna jest zmiana tego finansowania. Nie każdy zamawiający publiczny, według mnie, każdy zamawiający publiczny, powinno się to pojawić w, również w, według mnie w ustawie um, powinien wynagradzać zamawiającego prywatnego, tego generalnego wykonawcę. Co najmniej raz w miesiącu, tak? My coś wykonujemy i dostajemy za to pieniądze. Taka jest kolej rzeczy. Zdarzają się przecież również takie zamówienia, gdzie są raz na kwartał. Też to nie powinno być dopuszczone. No, dlaczego my mamy finansować i kredytować z własnych środków? zamawiających publicznych. No, nie wiem, czy w jakimś jeszcze kraju się tak odbywa, ale u nas, no niestety, to jest na porządku dziennym. I to ma, bardzo mocno, niestety, denerwuje i frustruje. Nie, nie tylko nas, tylko to wielu generalnych wykonawców, z którymi my rozmawiamy, no jest to uciążliwe. Oczywiście, są w Polsce firmy, które są wielkimi firmami korporacyjnymi, nie są firmami polskimi i sobie z takimi problemami poradzą. No ale jeżeli my mamy dzisiaj stawiać na firmy polskie, a Texom tak jest w 100% firmą polską, nie ma tutaj żadnego kapitału, tylko i wyłącznie kapitał polski, no to trzeba w jakimś kierunku iść takim, żeby te firmy, żeby tym firmom pomóc się rozwijać. Bo jeżeli będziemy mieli tylko kontrakty z Polskiego Ładu 50 na 50, to za 5 lat, nie ma żadnej polskiej firmy, są tylko wielkie korporacje, których mamy pięć albo sześć na rynku, i one tylko będą startowały w przetargach, bo one sobie z tym poradzą. Ale też no, to pod... jest jedna z rzeczy, która jest powtarzana gdzieś, jak są noty wystawiane powiedzmy polskiemu ładowi. Narracja była taka, że to nawet. Nie tyle wy, bo wy jesteście większą firmą z perspektywy tego programu, ale nawet mniejsi gracze, że ten lokalny przedsiębiorca, jednoosobowa działalność gospodarcza, dla którego kontrakt za 2 czy 3 miliony jest dużym zadaniem, to on miał być kimś, kto będzie mógł tam zarobić pieniądze w tych trudnych czasach gospodarczych. I tutaj no, wyszło z tego absolutna bzdura, bo to co powtarza, to, to, to co zaczepiłeś, nie ma tak naprawdę kapitału, żeby to finansować. I wychodzi tak, że on tam popracuje. Jako podwykonawca tych, tych dużych, którzy mają kapitał. Dokładnie tak. O Twoją skrzynkę narzędziową teraz chciałem Cię troszkę pomęczyć. Już Ciebie jako menedżera. Zaczynając znowu od startu Twojej pracy, w fotelu prezesa od lipca 2019 zasiadasz. Zgadza się? Czy przekręcam? Tak, tak, tak. No i sobie wyobrażam, tak. Ten lipiec 2019 stajesz za sterem, żagle stoją. I tak na dobrą sprawę, już. Pierwsze gdzieś tam plakietka, troszkę ten błysk, pierwszy schodzi. Powiedzmy, już się wygniatasz plecy pod swój kształt w fotelu, i Ciach wchodzi na biało COVID. Mija trochę czasu i Ciach zaczyna się Ukraina. Powiedz tak z perspektywy czasu, zdarzało Ci się, że w pewnym momencie rano, czy to przy goleniu, czy nad kawą, był taki moment, że. No, mogło być troszkę lepiej, jednak jeżeli chodzi o ten start. Nie, no jasne, yy, wiadomo, że w momencie, kiedy, kiedy przejmuje się udowodzenie nad firmą i, i, i od razu wchodzą w takie problemy jak COVID czy, czy wojna na Ukrainie, to przez jakiś tam może taki czas sekundowy jakieś zmęczenie się pojawiało, ale tak jak mówiłem, no, yy, cały czas ja miałem przed sobą ten nasz cel, Cały czas miałem ten, ten nasz cel i, i wiedziałem o tym, że no sorry, no okej, okay, mamy coś takiego, stanęło nam coś takiego na drodze, jakaś przeszkoda, tak, bo może tak można powiedzieć, że to jest ta przeszkoda. Mamy tak COVID, mamy Polski Ład bo to też, to jest przeszkoda, no tak naprawdę przetargów nie było, mamy tylko polskie łady no i tutaj trzeba podjąć decyzję, co robimy z tymi polskimi ładami startujemy, nie startujemy, a nie ma nic innego na rynku wiele firm nie startowało ale to właśnie dlatego, między innymi to co powiedziałeś po prostu byli za mali nie, nie, nie poradziliby sobie z tym my też, ja nie mówię, że my jesteśmy na tyle duzi, że nie jesteśmy korporacją ale podjęliśmy ryzyko, myśmy podejmując to ryzyko równocześnie szukaliśmy rozwiązania w jaki sposób to finansować jakiś tam sobie schemat tego wypracowaliśmy on się dzisiaj nam sprawdza dlatego pojawiamy się, ale szczerze ci dzisiaj też powiem że, że na, te, na, na te wszystkie przetargi które się pojawiają w zamówieniach publicznych to tak naprawdę 80% przetargów z Polskiego Ładu ja dzisiaj odrzucam, nie wyrażam na to zgody w firmie aby, aby startować w takich przetargach no, ale tak jak mówisz, no w tym okresie pandemii. A powiedz, skąd taki duży odrzut? Na czemu te 80% spada ze stołu? No, ze względu na to, że byliśmy, jeździliśmy na tej desce i napotkaliśmy na potężną zaspę, tak? I to mhm. właśnie spowodowało, że możemy zjeżdżać omijając takie przeszkody jak zaspy, nie? A dzisiaj, a dzisiaj no są takie możliwości też, nie? Są takie możliwości. Gdyby tych możliwości nie było, nie, wie, nie wiem, czy byśmy przez te zaspy dalej nie brnęli, ale znaleźliśmy jakąś, znaleźliśmy jakąś inną ścieżkę wspólnie z Pawłem, tak? A to też jest dobra informacja, dobra, wartościowa informacja wydaje mi się do sektora publicznego, bo mówiąc otwartym tekstem, Braliście Polski Ład tylko dlatego, że nie było alternatyw na rynku, i teraz alternatywy są, i nie musicie brać. I to jest dobra, wartościowa wiadomość dla tych, którzy mają wydawać te pieniądze, pokazująca, że ten program wymaga zmiany, no bo już na chwilę obecną to nie jest scenariusz bezalternatywowy, gdzie wykonawcy się znajdowali, bo wykonawcy nie mieli czego znaleźć innego, żeby ręce w to włożyć do roboty. Dokładnie. A też Łukasz, jeżeli chodzi o Polskie Łady, to możemy też do tego jeszcze na chwileczkę wrócić, bo, bo chyba dzisiaj każdy widział, jakie są wyniki tych, jakie były wyniki postępowań. Tak? Jeżeli dzisiaj zamawiający przedstawia, że ma x środków na to zadanie, a ktoś składa ofertę, najtańsza firma, to jest dwa razy ten X, no to ch chyba co, już w tym momencie sobie trzeba było zadać zada pytanie, dlaczego tak się dzieje, tak? Oczywiście COVID powodował też to, że my składając oferty już się zabezpieczaliśmy, bo to była sytuacja, której nikt nigdy nie mógł przewidzieć, że taki wzrost cen nagle się pojawi. E e dlatego wszystkie firmy się zabezpieczały, tak? Składając ofertę. No ale to między innymi też również dlatego, że jeżeli ty masz coś sfinansować w 50%, no też jakaś z tego cena jest. nie? Tak jest. Powiedz mi, od, znowu, idąc dalej w Twoją rolę jako prezesa. Jedną z moich ulubionych książek biznesowych, które czytam, są Zasady Ray Dalio. To jest gość, który jest zarządzającym największym funduszem hedgingowym na świecie. Nie wiem, czy dalej ma ten tytuł, jeżeli chodzi o wolumen, ale grube miliardy dolarów w portfolio. I on w swojej książce, jak przedstawił swoją historię, napisał jedną rzecz, która ogromnie mi zapadła w pamięć: że z perspektywy człowieka zarządzającego, jego sytuacja za wiele nie zmieniła się, kiedy miał pięciu ludzi, kiedy miał pięciuset i kiedy miał ich pięć tysięcy. Że to jest dalej taki strażak, który na co dzień gasi pożary, tylko zmienia się skala tych pożarów, częstotliwość, to z czym są związane. Na ile jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czyli zacząłeś być prezesem firmy z 100-milionowym pakietem kontraktów, teraz jesteś prezesem z półtora miliardowym pakietem kontraktów. Czy Twoja codzienna praca zmieniła się przez to, czy dalej to jest tak naprawdę ta, ta sama zabawa w Strażaka? To jest ta sama zabawa w Strażaka, dokładnie tak, jak właśnie tutaj to przytoczyłeś. To się tak odbywa. Jestem. Jak gdyby na samej górze, tak, w tej, w, tej, w tej naszej, ja to zawsze mówię, rodzinie takiej firmowej. Natomiast to się nic nie zmieniło, bo tak samo jak w kontraktach, jeżeli mamy dzisiaj kontrakt za do wykonania za 5 milionów złotych, a za 500 milionów złotych, to my to samo musimy wykonać, my musimy zrobić te same formalności, tylko skala się zmienia. Tych po prostu pożarów może być troszkę więcej, ale sposób gaszenia jest taki sam. Nie? Także. Mhm. A czy jest tak, że wyobrażam sobie, że z perspektywy czasu no, ciebie nie przybyło. Nie sklonowałeś się jak wzrósł ten portfel zamówień. Oczywistym jest, że nie wszystkie pożary to są pożary, które ty będziesz gasił swoimi rękami. Gdzie stawiasz granicę tego, gdzie to ty masz stać gaśnicą, z gaśnicą, a gdzie oczekujesz, że będą to osoby, które w strukturze są na innych stanowiskach? Zapraszam Cię na letni cykl szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych. Przygotowałem cztery szkolenia dedykowane konkretnym problemom, z którymi borykają się firmy budowlane. Omówię w ich trakcie wątki z perspektywy praktyki kontraktowania, placu budowy i sali rozpraw. Rozkład jazdy wygląda następująco: 17 lipca: roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych, 24 lipca: kary umowne w budownictwie. 31 lipca spory o odbiór robót budowlanych. 7 sierpnia odstąpienie od umowo roboty budowlane. Szczegółowe agendy szkoleń oraz cennik znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia albo pisząc maila na szkolenia -małpa Raz jeszcze prawniknabudowie.com na ukośnik akademia albo mail na szkolenia -małpa Mam nadzieję, że do zobaczenia online. To tutaj, tak naprawdę, granica to, to ona jest związana z tym, jakie mogą być konsekwencje. Czyli, jeżeli konsekwencje mają dotyczyć już stricte. Całej spółki, tak, czyli to się ma, może się to zakończyć jakimś sporem, to tutaj wtedy e, wszyscy moi dyrektorzy czy menażerowie wiedzą, że muszę zostać o tym poinformowany i podejmuję decyzję, czy się włączam w rozmowy, czy nie. Natomiast jeżeli coś dzieje się na poziomie kontraktu, tak, danego kontraktu, ale nie będzie to dotyczyło stricte całej spółki, czyli bo spółka to są wszyscy pracownicy, jeżeli dany kontrakt ma jakiś problem, ale będzie to rzutować już na spółkę, to muszę się w to włączyć, bo to są wszyscy pracownicy. Natomiast i to jest ta granica. Jeżeli y, rozwiązanie problemu zamknie się na poziomie danego projektu, czy nawet danego oddziału, nie jestem potrzebny do gaszenia tutaj. Oczywiście, y, jaka jest różnica pomiędzy tym, że y, 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 od, od tego momentu, kiedy ja przejąłem cztery? W momencie, kiedy ja przejmowałem stery, to tych pracowników było znacznie mniej, ten portfel był znacznie mniejszy. Więc tak naprawdę. Ja wiedziałem o każdym pożarze i, i, i raczej ka do każdego tego pożaru yy, 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 przystępowałem, żeby go gaść, Bo wiedziałem o każdym pożarze. Natomiast jak w momencie, kiedy się rozwijaliśmy, to też zmienia się struktura firmy. My tak, tak budujemy firmę, żeby właśnie ktoś, kto stoi u sterów, czyli czy cały zarząd yy, yy, spółki, najlepiej to, żeby o tych pożarach wiedział jak najmniej, bo wiadomo, jak zarząd nie wie, że jest pożar. To znaczy, że on mógł wystąpić, ale został ugaszony w odpowiednim momencie. Jak mniej słyszę o tych pożarach, to znaczy, że firma dobrze funkcjonuje. I tak budujemy struktury firmy dzisiaj. No. Mm -hmm. A powiedz no to, mi, bo... Tak, tak jak powiedziałem, ona jest określona. Jeżeli, ma to, jeżeli ten pożar się tak rozprzestrzenia, że on może już wpłynąć na całą spółkę, no to wtedy potrzeba, potrzeba wsparcia w postaci zarządu, żeby go Mhm. Mm i tutaj przychodzi mi do głowy rzecz, właśnie z którą boryka się wiele osób zarządzających, kiedy ta struktura już zaczyna rosnąć, taki syndrom wieży kości słoniowej, że wy jesteście tym zarządem i można też złapać się na to, że nie wszyscy w firmie dobrze zrozumieją tego intencję i stwierdzą, że oni są zbyt maluczcy, powiedzmy, czy ich problem nie jest taki, żeby tobie zawracać głowę, czy, czy Pawłowi. I Powiedz, jak przed tym się zabezpieczacie, żeby właśnie nie patrzono na Was jak na ten, ten top góry, gdzieś tam, który siedzi na Olimpie, to nie będziemy chodzić, żeby nie okazało się, że yy, chcąc przesadnie chronić Was przed tą decyzyjnością, tak naprawdę ludzie wprowadzą spółkę na minę, bo coś, co powinno i mogło być ugaszone wcześniej, to zostało gdzieś tam przytrzymane. Na piętrach niższych i przez to z jakiegoś tam zarzewia tylko pogorzeliska rozkręciło się do takiego pełnoskalowego pożaru? Ja myślę, że no tak. Dzisiaj w tych naszych strukturach, kiedy, gdzie mamy oddziały i mamy dyrektorów oddziałów, ja wprowadziłem sobie taką zasadę, że rozmawiam z dyrektorami co tydzień na takiej na Radzie Dyrektorów. tak w biorę osobiście udział i rozmawiamy o wszystkich sprawach. Natomiast od razu, w momencie, kiedy, kiedy ktoś obejmuje ster danego oddziału, czy staje się dyrektorem oddziału, on otrzymuje jasny przekaz, że o wszystkich sprawach, o których, których wie, że sobie nie poradzi, ma nas informować i nie może się tego bać, a, a przede wszystkim. Nasi pracownicy i to każdy pracownik w firmie wie doskonale o tym, że jeżeli przyjdzie do nas z problemem, do mnie czy do Pawła, to my ten problem natychmiast rozwiązujemy. My nie mówimy, że słuchaj, przyjdź za tydzień, bo ja teraz nie mam czasu, bo jestem zajęty, bo mam nakręcić podcast z Łukaszem, tylko w każdym momencie, w każdym momencie, w każdej chwili, kiedy on przyjdzie, to ta sprawa jest rozwiązywana. Ona, My nie zostawiamy nikogo i to się po prostu dzieje, i dlatego nasi dyrektorzy czy pracownicy, którzy są na niższych stanowiskach, wiedzą o tym, że yy, yy, muszą nam mówić o wszystkim. Nie wolno się im bać przekazywać informacji, bo jeżeli to zrobią, to może już być za późno i te konsekwencje będą bardzo poważne. A wtedy, jak są takie konsekwencje, ja to zawsze tłumaczę. Jeżeli ktoś coś zatali, i przyjdzie z tym za późno, to może już nie być odwrotu, a takie zatajenie może również doprowadzić do tego, że spółka może mieć potężne problemy, a spółka to jest naprawdę, to, są, to jest dzisiaj już mnóstwo pracowników, tak? I trzeba to z tyłu głowy mieć, bo każdy odpowiada za dane, za każdego pracownika w firmie dzisiaj. I, a my jesteśmy jedną rodziną. Ja to zawsze tak tłumaczę. Ktoś, kto przychodzi do nas do firmy i zaczyna u nas pracę, jasno, że musi być po okresie próbnym, to staje się członkiem naszej rodziny, a Rodzina musi walczyć o siebie tutaj i, i, i dbać przede wszystkim o siebie. Mhm. Siłą rzeczy to nie, nie każdy będzie w tym samym stopniu pokrewieństwa w tej rodzinie, i chciałem Cię zapytać o taką Twoją, powiedzmy, jak podchodzisz jako prezes zarządu do takiej swojej grupy uderzeniowej, nazwijmy to, czyli taki. Trzon ludzi, którzy są na bieżąco, z którymi na bieżąco prowadzisz firmę. To do jakiego kręgu on sięga, jeżeli chodzi o, o strukturę, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi, których ty postrzegasz jako tych, którzy na co dzień razem z tobą tak naprawdę są zaangażowani tak bezpośrednio, najbardziej w te prowadzenie firmy? Dzisiaj w firmie, tak jak mówiłem, posiadamy oddziały, posiadamy różne wydziały czy działy i Kontakt bezpośrednik, który, który ja utrzymuję, czy, czy no, utrzymuję z każdym pracownikiem. Natomiast, natomiast e, takimi moimi żołnierzami najbliżej mnie, no to są oczywiście dyrektorzy oddziałów, plus szefowie wszystkich działów w firmie. Mamy, mamy dział administracyjny, mamy dział księgowy, mamy dział zamówień publicznych, mamy dział kadr i płac. Ci wszyscy kierownicy tych danych działów i dyrektorzy działów to są tacy moi, to są tacy można powiedzieć generałowie, którzy są mhm. przy mnie. Jasne. O zespół ostatnią rzecz chciałem Cię zapytać, bo tak jak mówisz, no ci ludzie musieli przybyć pod Wasz szyld, bo najzwyczajniej w świecie to takim samym zespołem nie zrobisz przerobów w liczbie 100 milionów i półtora miliarda. I Powiedz, jak z rekrutacją temat wygląda? Na ile? Jak oceniasz w ogóle obecnie rynek jako pracodawca, co do dostępności pracowników, którzy widzisz człowieka i stwierdzasz: OK, to jest gość, który wpisuje się w to, co robimy on rozumie to, co do niego mówię i wiem, że jeżeli wskoczy na budowę tam w polarze czy w kasku oznaczonym naszym logo, to to jest właściwy gość, żeby w naszym imieniu na tą budowę wskoczył. O, to jest bardzo różnie dzisiaj. No niestety yy, mamy taki świat, jaki mamy i ten, ta, to pokolenie tych naszych młodych inżynierów no, jest troszeczkę inne jak nasze pokolenie jeszcze. Natomiast no, my musimy się do tego dostosowywać, tak? No bo. Przychodzą... A gdzie widzisz różnicę? Bo ja jestem, jakby zupełnie, wiesz, z innego świata, nie z Politechniki, a z Wydziału Prawa, także nawet ciężko mi oceniać. Nie, jest, różnica jest bardzo znaczna. No dzisiaj, niestety, młodzi ludzie, którzy przychodzą do pracy, to tak naprawdę oni mają bardzo, są bardzo roszczeniowi i trzeba uważać na to, co, jak się z nimi rozmawia. Bo, bo młody pracownik dzisiaj uważa tak, że. Mm, mm, dzisiaj jestem tutaj, okej. Okay, no. Jak mnie dzisiaj szef zdenerwuje, no to jutro jestem gdzie indziej, składam wypowiedzenie. Ale tak to się dzisiaj bywa, to jest takie pokolenie właśnie tych młodych ludzi, bo brak w tych, młodych, w tych młodych ludziach, którzy chcą, którzy są po studiach, takiej lojalności. Ta lojalność się zakończyła według mnie na roku 90. Ja tu nie chcę mówić jakoś tam latami, ale tak mhm. według tak, rocznik 95, do rocznika 95, jak pracownik przyszedł, to on pracuje, Jego, z nim można porozmawiać, wiadomo, w firmie jest różnie. Czasami trzeba nawet i to, Jakieś swoje zdanie wyrazić, takie, że ktoś trzeba opieprzyć, przysłowiowo. I ten pracownik zrozumie, nauczy się, podkasa rękawy i idzie dalej. Dostał lekcję, tak? On wie, że musi coś poprawić. Z młodymi pracownikami, niestety, już jest całkiem inaczej. Tam naprawdę trzeba mocno uważać, jak się nawet zwraca uwagę takiemu pracownikowi. I, i ja wiem, że na rynku budowlanym będzie coraz trudniej z tymi pracownikami, bo I teraz zwróćmy sobie też uwagę na to, że. Nawet nie chodzi o kadrę inżynieryjną, tylko o tych wszystkich pracowników, którzy fizycznie pracują na budowach. My już nie mamy dzisiaj fachowców. Nie ma fachowców. Ci fachowcy, którzy dzisiaj są, to są panowie, którzy za pięć lat będą na emeryturze, za dziesięć lat pójdą na emeryturę. Ja cały czas nawet rozmawiając z moimi partnerami, różnymi to my sobie sami zadajemy pytanie: kim my będziemy budować za piętnaście lat? Kto to będzie robił? Bo po prostu nie będzie, według mnie, taki się oczywiście no, będą ludzie z, z zewnątrz. Ale co wtedy zrobi na przykład wojsko polskie? Skoro mm -hmm. my dzisiaj realizując zadania dla wojska polskiego, musimy te zadania realizować w 100% pracownikami polskimi. Nie może być żaden obcokrajowiec. Jak to wtedy będzie wyglądać? Na to, nad tym się trzeba dzisiaj zastanawiać, tak naprawdę. Mm -hmm. Wiesz, to jedno z takich ciekawszych statystyk, które ostatnio gdzieś mi mignęłam, chyba na LinkedIn ktoś wrzucał jakieś opracowanie. 70% właśnie tych młodych pracowników absolutnie nie godzi się na pracę w delegacji, gdzie w budownictwie to nie bardzo wiem, czy może inaczej, rozumiem potrzebę tych ludzi, że nie chcą jeździć, tylko i są branże, gdzie to jest nieuniknione. I nie bardzo widzę, jak ktoś widzi właśnie swoją przyszłość w waszej branży. Jeżeli nie leżą mu te wyjazdy, no bo pakiet kontraktów w mieście, w którym mieszkasz, czy to będzie Rzeszów, czy to będzie Wrocław, Kraków, cokolwiek innego, też ma swoją ograniczoną pulę. Dokładnie, tak. I tutaj poruszyłeś kolejnego właśnie bardzo ważnego, bardzo ważnej sprawy, czyli są to delegacje. Tak jak mówisz, 70%. Tak naprawdę to z tego, co ja przynajmniej wiem, bo, bo nie zajmuję się rekrutacją w spółce, ale, ale z informacji, które mi przekazują. Dział kadr, to tak naprawdę z tych informacji, które ja posiadam z ludźmi, z którymi my rozmawiamy, to 100% ludzi nie chce wyjeżdżać. Naprawdę, my, wysyłając kogoś na delegację, yy, yy, pracownicy, którzy są u nas na delegacji, ja bardzo mocno zwracam uwagę na to, aby ktoś, kto wyjeżdża, yy, miał możliwość mieszkania w naprawdę. Komfortowych warunkach. My nie oszczędzamy na takich. My naprawdę yy, przekazując komuś mieszkanie, ponieważ wyjechał, to jest to mieszkanie na najwyższym poziomie. I, i to jest z, z naszej strony taki ukłon, żeby, ci, żeby tych pracowników zachęcić. Nawet jeżeli trzeba, proszę, z, z rodzinami zapewniamy wszystko. Yy, ale tak jak powiedziałem, 95 rocznik to jest moje, to, jest, to jest tylko moja obserwacja. Tutaj, tutaj mhm. kart, 95 rocznik, przekazujesz, trzeba pojechać, jedzie. Młodzi ludzie, którzy są na przykład dzisiaj już po studiach, to nawet nie ma dyskusji, nie wiadomo, co by im trzeba było dawać. Czy nawet zapłacić niesamowite pieniądze, i tak nie pojadą. Oni muszą pracować blisko domu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to dlatego, że, mhm. że no, są nauczeni do tego, że są, nie wiem, rodzice, czy, czy no, kiedyś no, nie są samodzielni już chyba, ci młodzi ludzie. Mhm. Wracając jeszcze do Ciebie, bo Ty masz. Ten specyficzny sposób, specyficzną rolę, że jesteś nie tylko osobą zarządzającą, ale jesteś też udziałowcem w firmie. Powiedz, bo wiem, że zdarzyło Ci się, zresztą mówiłeś o tym, też funkcje takie czysto inżynierskie pełnić. Jak porównujesz te, te, te dwie funkcje wykonywane, czyli w jednej, wersji jesteś zarówno menedżerem jak i właścicielem tak naprawdę tego czym zarządzasz versus ktoś kto jest takim menedżerem zewnętrznym osobą zatrudnioną do tego żeby kierować jakimś biznesem. Powiem tak, generalnie to jakiejś różnicy nie czuję, dlatego że ja zawsze miałem taką zasadę i tak samo na przykład powtarzam moim dyrektorom Mówię im tak, pamiętajcie, że wy jesteście takim prezesem zarządu swojego oddziału. Tak samo jak ja byłem, pracowałem w Skanska, miałem swój zespół ludzi, byłem menadżerem, to traktowałem ten zespół ludzi i to, ten obszar, w którym ja byłem, tak jakby to była moja firma. I, i tak naprawdę dla mnie to nie ma żadnej różnicy, dlatego przejście dzisiaj z tego, z tego stanowiska menadżerskiego do prezesa zarządu, to nie ma dla mnie jakiejś tam większej różnicy. Bo nauczyłem się bardzo wiele na tym stanowisku menedżerskim w firmie Skanskiej, ja naprawdę bardzo dużo doświadczenia tam zdobyłem. Oczywiście czy chciał mi troszkę inną rzecz? Hmm. Jakbyś sobie wyobraził siebie, jak jesteś tylko prezesem zarządu, a prezesem zarządu plus udziałowcem, czyli tak naprawdę zarządzasz e, własnym pieniądzem, e, pod tym kątem a bardziej. Czy, czy widzisz tutaj jakąś różnicę, kiedy ktoś jest tylko zawodowym CEO, który wszedł na stanowisko, versus okej, okay, ja tak naprawdę zarządzam swoim biznesem, swoimi pieniędzmi, bo to ja będę widział to w dywidendzie albo nie będę widział tego w dywidendzie. Nie ma znaczenia, bo... Dla mnie to dzisiaj każdy, czy to będzie zewnętrzny tutaj, czy będę zewnętrznym prezesem zarządu i mam właścicieli. Jeżeli podejmuję się takiego działania, to muszę o tej firmie myśleć tak, jakby to była moja firma. Ja dostaję z tego tytułu wynagrodzenie i robię wszystko, aby. Mm, Prowadzić do, do, do rozwoju firmy, każdej firmy i w, w, w każdej firmie, w jakiej, nie, w jakiej będę pracował, nie, bez względu na to, czy jestem współdziałowcem, czy jestem tylko prezesem, traktuję firmę jak swoją. Dlatego, tak jak tutaj mówię, e, tak jak powtarzałem i powtarzam często moim dyrektorom, Wasz oddział to jest Wasza firma i tak musicie do tego podchodzić. I dopiero wtedy zobaczycie, że będziecie przynosić bardzo fajne efekty dla całej firmy tutaj. Mhm. I już Opis. ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać z tego twojego poletka jakby, o poradę nie dla siebie, dla tych młodych menedżerów, czy są na średnim szczeblu, czy wchodzą gdzieś tam wyżej w decyzyjność w Twojej rodzinnej firmie, o stres, bo on jest nieodzownie wpisany w taką rolę, jak twoja, gdybyś mógł rzucić w kontekście właśnie prezesa zarządu firmy budowlanej podpowiedź tym młodszym, którzy zaczynają przecierać szlaki, czy wchodzą dopiero w takie bardziej odpowiedzialne role, co do tego, żeby tej robocie nie dać się przykryć i radzić sobie z, z takim codziennym życiem. No stres jest nieunikniony, to zawsze tam się pojawia. Natomiast, natomiast najważniejsza taka rzecz, będąc u steru firmy, to jest to, aby Myśleć o tym, że jestem u steru, to znaczy, że ja to zawsze tak powtarzam też pracownikom. Jeżeli ja zobaczę, że ktoś podejmuje lepsze decyzje ode mnie, tak, albo przede wszystkim podejmuje te lepsze decyzje, czyli tak naprawdę jest lepszy ode mnie, to wtedy już jest prezesem w tej firmie. Ja odstępuję. Bo musi ktoś być. To nie, że ja nie wiem, o sobie mówię jakoś. Tylko to trzeba widzieć. I jeżeli każdy, ktoś, ktoś, kto będzie tak myślał, to myślę, że ten stres jest troszeczkę taki zawsze przy, przy, przytłamwiony tym, że, że masz takie poczucie, że co byś nie zrobił, to wiesz, że ty to zrobisz dobrze. Musisz w to wierzyć. Przede wszystkim trzeba wierzyć w to, że każda twoja decyzja jest decyzją słuszną. Możesz mieć różne konsekwencje. Trzeba coś czasami nie wiem, po podjęciu po decyzji. Mogą się pojawić jakieś przeszkody, ale tak czy siak zawsze trzeba wierzyć w to, że pomimo to, że podjąłem jakąś decyzję, są jakieś przeszkody, e, ja wiem, że efekt ostateczny będzie taki, jaki sobie, sobie, jaki, jaki sobie dzisiaj y, nakierowałem, tak czy tam, czy, y, wyobraziłem. I, i najważniejsza i, i to działa. I najważniejsza jedna rzecz, y, to jest bardzo ważne. Jeżeli już jedziemy, jeżeli dzisiaj jesteśmy u steru firmy, pracujemy, tak? Wiadomo, że w, o firmie myśli się 24 godziny na dobę. Cały czas. Ale jeżeli spędzamy czas z rodziną, to zapomnijmy o wszystkich innych sprawach. Jeżeli dzisiaj ktoś coś lubi, ma jakąś pasję, tak jak ja uwielbiam jazdę na rowerze, czy czytać książkę, jeżeli mam nawet, nie wiem, dwie godziny dziennie czasu, aby, to, aby sobie przeczytać jakieś rozdziały książki, czy spędzić czas na rowerze, to jak to robię, to się odłączam całkowicie. To jest tylko i wyłącznie moja chwila. I tyle. Nie mm -hmm. wolno. Jeżeli jadę na rowerze i ktoś do mnie dzwoni, no to zadzwoni do mnie po dwóch godzinach, odbiorę albo odzwonię po dwóch godzinach, nie rozmawiam w trakcie. No to są takie właśnie takie właśnie. Mm -hmm. I wtedy naprawdę można spokojnie też spać. Mm -hmm. To weźmy to biznes wasz głębiej. Zaczynając od basenów, o których wspomniałeś. I na początku chciałem cię zapytać o specjalizację, niszowanie się w budownictwie. Bo wskazywanie się, że my jesteśmy firmą odpływalni, od basenów i tak dalej, jest formą taką niszową. Jaką widzisz wartość z Twojej perspektywy, jako prezesa firmy budowlanej, w tym, że komunikujecie wprost, że słuchajcie, my robimy baseny, robimy je dobrze i rozwijacie w tym kompetencje, specjalizujecie się w pewnym określonym rodzaju robot? Przede wszystkim. Budowanie basenów to jest taka branża, baseny to jest taka branża, to ona nie jest prosta. Trzeba się na tym naprawdę znać. Ja to zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś wybuduje źle basen, no to ta woda będzie kapać, tak? Czyli będzie uciekać. Trzeba... Ale masz o takim inżynieryjnym, tak, perspektywie, że nie jest to łatwe? Że nie jest to łatwe, dokładnie. I... To, dzisiaj, to, to, że my dzisiaj idziemy w tym kierunku i a przede wszystkim najważniejsze, że to wykonujemy dobrze, bo my się na tym znamy, spowodowało również to, że dzisiaj działając na terenie Podkarpackiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, śląskiego czy Lubelskiego wielu zamawiających publicznych, którzy... Yy, mają w pomyśle czy w, 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 mają pomysł na wybudowanie jakiegoś basenu w Gdańsku, w Szczecinie czy, czy gdzieś na północy, oni komunikują się z nami w celach doradczych, chcą, się chcą zapytać, chcą popytać, z, sprawdzić y, czy y, zapisy, które są w dokumentacji są prawidłowe. Po prostu z nami to konsultują, bo widzą w nas fachowców. A idąc w, w takim kierunku, że idziemy w jakieś takie niszowe, bo baseny to są niszowe, tak samo jak wojsko czy służba więziennictwa. No to wiadomo, że tutaj jest i, i patrzymy pod kątem takim, że mamy mniejszą konkurencję, tak, no a jak jest mniejsza konkurencja, to też to się przekłada na to, że mogą być troszkę lepsze marże, jeżeli chodzi o branżę budowlaną. Mhm. A powiedz, jest wieczna bolączka rynku publicznego, te kryteria oceny ofert, czyli punktacja, która rzutuje na to, kto wykonam. Nie ma tych kryteriów. Mhm. Właśnie to jest... Zawsze wygrywa cena tak naprawdę. Chciałem, to wyprzedziłeś mi pytanie, bo się zastanawiałem, czy optymalnym scenariuszem i najbardziej rozsądnym byłby ten, gdzie jesteśmy w stanie w przetargu złapać, właśnie, czy to w postaci kryterium, czy chociażby warunków udziału, sparametryzować tę jako, jakość, którą Wy jesteście w stanie dowieść, a której nie jest w stanie dowieść konkurent, który wchodzi. Bo wtedy rzeczywiście ma wartość bycie bardzo kompetentnym. Już. Widzę, słyszę odpowiedź, że w kryteriach ocen nie znajdziesz nic innego niż pewnie taki klasyczny trio, czyli cena, długość okresu gwarancji i ewentualnie czas realizacji i tak naprawdę sprowadza się wszystko do ceny. Tak, bo wszyscy dają najkrótszy możliwy czas realizacji, najdłuższą możliwą gwarancję. No i decyduje te 60% ceny, które staje się 100%. A widzisz przynajmniej nadzieję w, właśnie w sposobie opis, opisu przedmiotu zamówienia, że chociaż warunki udziału czy doświadczenie jest tak formułowane, że rzeczywiście trzeba coś pokazać, że pierwszy jakiś tam Jan Kowalski, Jan But nie wejdzie na taką inwestycję i nie będzie stawał z wami, wrzucając cenę o ileś tam niższą, bo on tak naprawdę nie wie nawet czego nie wie i czego nie doszacował. Oczywiście, w wielu zamówieniach publicznych zdarzają się takie zapisy, które nie dopuszczają tych niedoświadczonych, tak? No to, ale są to, jest to rzadkość. Z reguły dzisiaj zamawiający raczej chce pozyskać najkorzystniejszą cenę, bo taka jest prawda, i, i później się będzie martwił, czy ktoś to zrobi, czy nie. Ale rozmawiamy z wieloma zamawiającymi którzy jednak na to zwracają uwagę. niejednokrotnie ktoś z nami rozmawiał i konsultował, czy taki zapis pozwoli, jak gdyby, zabezpieczyć się przed tym, żeby nie wystartowała firma, która jest niedoświadczona, bo my potrzebujemy firm doświadczonych. Czyli nie będzie ktoś budował basenu, kto wybudował przystanek autobusowy za, nie wiem, jakąś tam kwotę. Nie, nie, albo, no, no tak, są takie, są takie konsultacje z nami, są tacy zamawiający. Natomiast ja uważam, że trochę prawo zamówień publicznych też, Powinno się zmienić pod kątem takim, że jeżeli dzisiaj to jest tylko moje zdanie. Jeżeli dzisiaj mamy firmy, która jest doświadczona, bo przecież my tylko basenów nie budujemy. My nie budujemy 100% basenów w Polsce, że mamy jakieś doświadczenie, może 100% na Podkarpaciu budujemy, ale nie w Polsce. <laughs> ale generalnie powinna być taka jakaś możliwość tego zamawiającego. Ja uważam, że dobrze by to wyglądało, gdyby. Zamawiający, który na przykład wykonał z danym wykonawcą trzy zamówienia publiczne, tak? ta współpraca była bardzo dobra, zakończone te realizacje były w terminie i ogłasza kolejny przetarg, ale ma doświadczonego, to nieważne. Oczywiście jest, jest postępowanie przetargowe. Ten zamawiający zbiera oferty, wpływają, nie wiem, wpływa pięć ofert i pojawia się ta firma, z którą ten zamawiający współpracował na minimum trzech projektach, czy może być i więcej. Ale widzi, że jakoś cenowo się nie dogadali, to żeby ten zamawiający miał taką furtkę, że on ma możliwość jeszcze negocjacji z tym właśnie zamawiającym, z tym, z tym yy, wykonawcą, z którym już przez lata współpracował. Widzi, że ktoś nowy jest, żeby mógł wynegocjować, bo on nie może mu sprzedać z drożej, ale żeby miał możliwość, że yy, taką furtkę, że z tym wykonawcą, z którym już współpracowałem, wiem, że on to zrobi dobrze, ja mam prawo porozmawiać i on nie może być droższy od tego najtańszego, tylko jeżeli on powie, że on, nie wiem, zrobi za te same pieniądze w tych, o tych samych parametrach spełni te wszystkie inne wymagania, kryteria, jeden do jeden, to ja mogę dzisiaj wybrać i podpisać z takim, z takim wykonawcą umowę. I, i uważam, że to powinno, to powinno zafunkcjonować. Można jeszcze wprowadzić, że no nie wiem, może by to być tylko. Wykonawca, który ma polski kapitał, jeszcze mm -hmm. dodatkowy. Tak, <grymne> <grymne> Ale... to Ale... te ostatnio, te du... ostatnio dużo się mówi właśnie o ochronie rynku prywatnego pod kątem inwestycji infrastrukturalnych. Bo tam jest odwieczny problem firm spoza Unii Europejskiej, które się mocno rozpychają na naszym rynku. Także też te takie uwagi na tym, że jesteśmy mocno otwartym rynkiem padają W kontekście domów publicznych wiele osób twierdzi, że tak naprawdę zbyt mocno otwartym wręcz, jeżeli spojrzy się na sąsiadów nawet, jeżeli chodzi o Niemcy czy, czy inne kraje Czechy, które z nami, z nami sąsiadują. Chociażby w Czechach Budimex ma problem teraz, żeby dostać roboty do wykonania, no bo widać inne kraje podchodzą bardziej tak troszkę protekcjonalistycznie może do, do tego. Współpracujecie, mówiłeś o inwestorach. Siłą rzeczy ta robota w sektorze samorządowym, jedną z ich specyfik jest to, że masz bardzo rozbitych inwestorów. Bo Ile gmin, ile powiatów, ile województw, tyle tak naprawdę ludzi, z którymi rozmawiasz, to nie jest tak jak jeden duży zamawiający, nie wiem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie masz pewną powtarzalność. Pewne problemy zostały przećwiczone, ułożone od góry w dół i czy rozwiązanie jest dobre czy złe, no to przynajmniej wiesz, na co się piszesz względnie, bo wiesz, jak oni działają. To, co ja widzę w, prac w pracy z samorządami. Że to jest taka loteria między piekłem a niebem, często, bo możesz trafić na ludzi, którzy działają naprawdę fajnie i bardzo leży im na sercu, żeby dowieść temat do finiszu, ale możesz trafić też na kogoś, kto ma swoją wizję prowadzenia inwestycji publicznej i ta wizja nie do końca fajną wizją jest. Jakie są Twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o specyfikę w pracy właśnie z sektorem samorządów publicznych, samorządów terytorialnych? Jeżeli chodzi o samorządy terytorialne, to tutaj trzeba się nauczyć i współpracować z nimi pod takim kątem, że jeżeli są problemy, to trzeba usiąść do rozmów. Jeżeli firmy będą próbowały za wszelką cenę dowodzić, że to one mają rację, to ta współpraca naprawdę będzie ciężka. My, przede wszystkim my, wykonując zadania dla sektora publicznego, ale w różnych, jak gdyby, znaczy, dla zamawiających publicznych, ale w różnych sektorach, tak? Czy jest to wojsko, czy jest to więziennictwo, czy są to samorządy. Mamy już wyspecjalizowane też tak zwane jednostki u siebie w firmie, tak? Czyli my na przykład mamy zespoły, które realizują te zadania tylko i wyłącznie dla wojska i one są w każdym oddziale. Nie jest tak, że dzisiaj ktoś, kto budował dla PKP, będzie budował dla wojska, bo my wiemy o tym, że tam są inne wymagania, tutaj są inne wymagania jest inna specyfika współpracy. To jest jedna rzecz. To jest bardzo ważne, że właśnie my tu mamy, my mamy, to dzisiaj podzielone. Ci, co współpracują z samorządami, to współpracują z samorządami. Wojsko, czy, yy, czy na przykład służba więziennictwa, to tak jakbyś, to jest tak jak GDKIA. To jest, to są wszystko, jest to samo, nieważne, gdzie się w Polsce by wykonywało. Praktycznie te formalności, są jeden do jeden, no może współpraca może troszeczkę inaczej wyglądać, bo to zależy tylko i wyłącznie od ludzi. Natomiast yy, tutaj w samorządach to przede wszystkim trzeba umieć z nimi rozmawiać, ale na takiej zasadzie, że jeżeli jest jakiś problem, to go rozwiążemy razem. Nie dowodźmy sobie nigdy, nigdy prawdy, tylko po prostu siadajmy do rozmów i szukajmy rozwiązania. My to, my to praktykujemy. I ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, że, że jakąś różnicę, że to dla mnie jest jakiś problem, czy my widzimy mm, z tego tytułu jakąś różnicę. Tak naprawdę dzisiaj dla nas, czy my robimy to dla Gdańska, czy dla Lublina, czy dla Krakowa, to nie ma żadnej różnicy, bo po prostu my wiemy, jak z nimi rozmawiać, jak prowadzić to. A czujesz, że masz takich kompetentnych partnerów do rozmowy po drugiej stronie, że możesz jakby języka, językiem faktów rozmawiać i słuchajcie, to jest argument ABC, który pokazuje, że ten problem, o który tutaj napotkaliśmy, należy rozwiązać w sposób, który my prezentujemy. Czy, bo, bo ja mówiąc zupełnie otwarcie, często właśnie mam z tym problem. Że odnoszę wrażenie, że my możemy sobie mówić o naszych argumentach, że jako tutaj zespół pokazuje, że inżynieryjnie to wygląda problem w sposób A, B i C. Tego nie dało się wcześniej przewidzieć, no bo tutaj są informacje, które, że to nie jest rzecz, którą inżynieryjnie da się przewidzieć przed rozpoczęciem robót. Ja do tego dodaję swoje argumenty prawne, czyli mamy taką merytorykę obudowaną inżynieryjsko-finansowo-prawną. Idziemy z konkretem. I nie do końca zawsze odbijam się, jakby spotykam się z drugą stroną, która również taki pakiet konkretu i merytoryki chce wnosić do rozmowy, tylko jest na zasadzie, no my się boimy, my nie wiemy, my nie chcemy. Nam jest jednak lepiej nie podejmować decyzji i schować głowę w piasek. To znaczy, tutaj trzeba przede wszystkim, jeżeli już mamy taką sytuację, że ten zamawiający jest troszeczkę, jakby to nazwać, przestraszony, tak? Mhm. I trochę boi się tak pójść w jakimś kierunku. To my musimy pomóc mu znaleźć taką drogę, która go uspokoi, tak? I, i będzie wiedział, że i my, tu, my tutaj my tak działamy. My szukamy. Za... Może ten zamawiający niekoniecznie on powie, yy, może być taki zamawiający, że on powie, dobra, słuchajcie, ja mam rację i ja nie idę w tym kierunku, bo bo no, z reguły nie mają argumentów, albo mówią, że bo, bo tak, yy, to my wtedy wskazujemy tą drogę, tak? Nawet wewnętrznie siedzimy. Siebie i omawiamy taki plan, jak tą drogę wskazywać temu zamawiającemu, żeby on się nie bał. I wtedy przedstawiamy to, siadamy do rozmów, przedstawiamy, i ten zamawiający w pewnym momencie mówi: A no tak, można, tak, można w taki sposób, no jasne, to tak zróbmy, no tak to się odbywa po prostu. No, szukamy mhm. rozwiązania dla za tego zamawiającego, jeżeli on jest no, niechętny do. Mhm. Wszędzie zawsze są rozwiązania, tylko trzeba spróbować szukać. No. Niektórzy nie, nie mają albo czasu, albo chęci. Zaprojektuj i buduj. Rzecz, która chodziła mi po głowie, bo też widziałem, że zajmujecie się. Widzisz jakieś trendy w tych waszych sektorach, w których pracujecie pod kątem design and build? Jest tego więcej, mniej, to samo na przestrzeni lat? Jeżeli chodzi o, o postępowania, czy jest ich więcej? Tak, tak? o przetargi. Yy, wiesz, co zdecydowanie jest ich więcej, bo jest to dla zamawiającego najwygodniejsza forma, tak naprawdę dzisiaj. Zamawiający nie musi przygotowywać dokumentacji projektowej, bo czym to się różni? Jeżeli zamawiający przygotowuje dokumentację projektową, no to zawsze ten czas mu się yy, troszeczkę rozkłada, tak? A dzisiaj yy, można powiedzieć tak, troszkę się wycwanili ci zamawiający publiczni, bo. Ogłaszając postępowanie w formule za i wybuduj. Zamawiający sobie zakłada, że ma na realizacji 24 miesiące, tak? Ach, za dwa lata chcę mieć basen, ale nie mam dzisiaj projektu, więc ogłosimy postępowanie za projektu i wybuduj, czyli firma nam to zaprojektuje, uzyska wszelkie pozwolenia i za 24 miesiące musi to zrobić, tak? Złącznie z dokumentacją projektową. Czyli tak to wygląda, dzisiaj nikt na to nie zwraca uwagi. Czy mało tego, coraz częściej jest tak, że. Wiadomo, są trudne różne są różne yy, tereny na, do wybudowania i na przykład zamawiający pisze, że wszelkie, u, wszelkie formalności, decyzje, uzgodnienia macie uzyskać we własnym zakresie. Czyli na przykład decyzja woznoprawna, a mamy teren zalewowy. Trwa to dwa lata, ale zamawiającego to nie interesuje. Ty masz dwa lata mi postawić basen i go zaprojektować. No i troszeczkę idą sobie tak na, na rękę. Natomiast ja nie mówię, że to jest złe, bo. Bo y, jeżeli zamawiający dobrze opisze program funkcjonalno-użytkowy, to dla firm budowlanych y, taka forma przetargu jest też dobra, bo po prostu można sobie zrobić własne fajne założenia, które później przyczynią się do tego, że, że y, jest to po prostu finansowo dużo korzystniejsze dla, generalnego, dla wykonawcy. Y, a w przypadku, kiedy, kiedy ten zamawiający, on musi przygotować we własnym zakresie dokumentację, to troszeczkę, to ja dzisiaj już wiem, że takiego basenu w 24 miesiące nie wykona. A dlaczego tak też robią? Do, dlatego, że jeżeli ktoś się podejmuje, tak, czyli tak, firma Texom mówi dzisiaj, ok, mamy takie postępowanie, no fajny basen, my go musimy zaprojektować, wybudować w 24 miesiące, to jeżeli my przystępujemy, to znaczy się z tym zgadzamy, tak? I zamawiający dzisiaj tak mówi jak ci się nie podoba termin, to proszę nie startuj w przetargu. No to tak oczywiście ja to mówię w cudzysłowie, nie? Ale, ale to tak hmm. się... Dzisiaj... Wiesz co, moja refleksja jest taka, jak do... my też zarabiamy przy projektu i buduj, tylko zarabiamy na tej zasadzie, jeżeli widzę, że przychodzi do mnie ktoś się zgłasza o zapytanie ofertowe i to jest zapytanie z jakiejś niewielkiej jednostki samorządu terytorialnego gminy, która zrobiła za projektu i buduj, to mogę założyć spokojnie, że będzie w co ręce włożyć. Odnoszę wrażenie, że zamawiający wyobrażają sobie troszkę za projektu i buduj tak, że pojadą na szkolenie jakieś do jachranki, są takie duże dla zamawiających, tam usłyszą, że jest design and build i wracają i mówią: Panie Wujcie, u nas to dziś tylko za projektu i buduj w gminie. No bo to przecież my pokazujemy na Twoim przykładzie. To tam, na tym polu, chcemy mieć basen, mamy na to jakiś założony budżet do roboty i to jest jakby koniec wsadu ze strony zamawiających w moim odczuciu dobre przygotowanie za projektu i buduj takiej inwestycji będzie dla zamawiającego większym wyzwaniem żeby to było naprawdę miało ręce i nogi niż zrobienie formuły buduj bo zamawiający mają ten złą optykę wydaje mi się często że myślą o tym że dobra to my powiemy Dzisiaj, że za dwa lata ma być ten basen, a wszystkie szczegóły, detale, których oczekujemy, których wymagamy od wykonawcy, to my w trakcie inwestycji będziemy mu wrzucali. I później jest ta bolączka, że twoi ludzie od projektowania już robią wstępne projekty, wysyłają je do zatwierdzenia i dostajesz zwrot 15 stron informacji, czego nie akceptuje zamawiający i jak chciałby zrobić inaczej. Jasne, tylko tutaj też yy, yy, no. W, trzeba też bazować na tym doświadczeniu. Jeżeli ktoś to pierwszy raz będzie wykonywał, to będą problemy. My już jesteśmy doświadczeni, jeżeli chodzi o zaprojektowanie buduj, więc właśnie to doświadczenie nam pozwala na to, że my wiemy, jak mamy rozmawiać. I czasami jest tak, że jeżeli ktoś napisze program funkcjonalno-użytkowy w taki sposób, w jaki sobie napisał, czyli nieprecyzyjny, to różne rzeczy może dostać na projekcie, wiadomo, że dzisiaj każdy sobie tak jak mówisz, taki zamawiający myśli, a dobra, to zróbmy za projekty wybudujemy będziemy im mówić, co mają robić, bo oni złożyli taką ofertę, scena ryczałtowa, to wszystko im wciśniemy, tak? No nie, nie, to się tak dzisiaj nie odbywa. My też wiemy, my, my też wiemy, ja mówię tutaj pod kątem naszej firmy, jak Wiemy na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o, o tą formę y, zamówienia, tak? I, I przygotowując ofertę, my naprawdę y, na części pierwsze, y, można powiedzieć tak, na części pierwsze rozbijamy PFW. O tak, to ponoć. Mhm, jasne. Też ciekawa rzecz, wiesz, bo robiłem kiedyś szkolenie całkiem niedawno i jakoś trafiła się spora grupa zamawiających. I moim założeniem zawsze było, dlaczego zamawiający tak kochają, czy Kochają coraz bardziej za projektu i buduj. I zawsze zakładałem, że to wynika z zasady jednego adresu. Czyli są te nieszczęsne spory, jeżeli to jest buduj, że wykonawca wskazuje, że są błędy projektowe, projektant mówi, że absolutnie nie wszystko jest dobrze narysowane. No i ja, jako zamawiający, jestem w kropce, a tak jeden narysuje, jeden postawi. Więc jeżeli będzie jakikolwiek problem, to tylko i wyłącznie jego rzecz. A okazało się, że jak miałem tę grupę taką zamawiającą, to oni stwierdzili, że dla nich to, na, to absolutnie nie o to chodzi. Że pierwszoplanowym postrzeganiem jest myślenie o tym, że to będzie tańsze. Co było dla mnie zaskoczeniem, gdyż no, nie, nie sądziłem, że jakby tymi kategoriami. Akurat to przemawia i ci ludzie, z którymi rozmawiałem, mówili, że oni mają taką optykę, że jeżeli rysuje sam to, projektuje wykonawca, no to on dobierze takie rozwiązania, żeby miało to sensowny budżet, żeby w tych. Parametrach, które chcemy, one zostaną dowiezione w sensowniejszych pieniądzach, bo to się wykonawcy opłaca. Nie wiem, czy Ty miałeś okazję rozmawiać na temat tego, dlaczego inwestorzy chcieli bądź nie chcieli robić za projektu i buduj. Nie, ja nie rozmawiałem. Z, znaczy, ja uważam, przynajmniej z tego, co. To tak, tak jak rozmawiałem z zamawiającymi, no to z, z, według mnie, z tego, co ja zrozumiałem, to raczej zależy im wszystkim na czasie. Tutaj nie, tutaj tak naprawdę nie ma takiego raczej yy, znaczy myślenie, że to będzie, że, bo to będzie tańsze, to to jest błędne. To tak naprawdę zależy od zamawiającego. Yy, ile to będzie kosztować, bo zamawiający musi określić yy, to, co chce dokładnie w programie funkcjonalnym użytkowym. Jeżeli ten program funkcjonalny użytkowy będzie bardzo nieprecyzyjny, to nie będzie to wcale też tanie. Bo wykonawca coś projektuje, zamawiający ma zawsze później swoje jakieś pomysły, bo już widzi efekt. Tak? Czyli co? dzisiaj, nie wiem, ktoś zaprojektował na podstawie PW, ktoś napisał, że ma być sufit podwieszony. Załóżmy, sufit podwieszony. Nie pisze, nie precyzuje jaki, więc my przychodzimy i mówimy, że mamy taki basenik, na którym jest sufit podwieszony ze zwykłego GK. Ale a zamawiający mówi: no "Ale zaraz, zaraz, no ja to chciałem, sobie to skalkulowałem, bo jakoś tam musiałem oszacować mniej więcej koszty. E, no ja tutaj chciałem specjalny sufit, który może być może być zastosowany na basenie. Jeszcze żeby był akustyczny, no to trzeba mi taki sufit. No ale proszę I żeby pana, ładny, bo jak grzbietowy będę tak. pływał, żeby to dobrze wyglądało. Sufit podwieszony dla nas sufit podwieszony to jest zwykła płytka. No i mm. wtedy się zaczynają właśnie takie rzeczy. Także to nie jest to nie, to nie jest tak, że to będzie tańsze, ale na pewno czasowo. To wpływa bardzo, na, 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 bardzo pozytywnie na, na to. Na... A jak z więzieniami, tymi z zakładami karnymi? Tam widzisz jakąś specyfikę, też takie rzecz, która jest akurat dlatego charakterystyczna? Pracownicy trochę grypserki podłapią, jak wyjadą na delegację albo jakikolwiek inny element? Znaczy, w więziennictwie to specyficzne jest to, że po podpisu, nawiązując współpracę z takim zamawiającym, jesteśmy zobligowani do tego, że musimy też również zatrudniać tych osadzonych. To jest takie podstawowe kryterium. Po podpisaniu umowy my musimy zatrudnić. Mhm. To tak, to też ostatnio pracowałem przy takim kontrakcie, zwróciłem uwagę, że jest ten oblik takiej jakiejś aktywizacji tych osadzonych. Tak, 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 tak. Mhm. Powiedz troszkę o tym, jak to wygląda z perspektywy placu budowy z was, z waszej perspektywy firmy, która wchodzi na taką budowę i wie, że no jednak jakąś odpowiedzialność za tych osadzonych bierzecie, no bo będą na waszym placu budowy działać i będą dla was roboty robić. Tak, no to znaczy generalnie my jakoś tego nie odczuwamy, bo ci, zakład karny, który nam przekazuje tych osadzonych do, do, do prac, też jest zobowiązany do tego, aby to byli pracownicy, którzy aby to byli osadzeni, którzy mają bardzo łagodne wyroki, tak? którzy są również w tym danej specjalizacji jakimiś fachowcami. Czyli dzisiaj nie może nam dać ktoś, zakład karny człowieka do malowania. Który, no, wiemy, że, że nigdy tego w życiu nie zrobił, i, i, albo się albo do wykonywania instalacji elektrycznych, a nigdy w życiu nie, nie widział yy, gniazdka, tak naprawdę, bo nigdy nie podłączył gniazdka. No to tak, to tak nie może być, że zakład karny, to nie wygląda w taki sposób, że my mówimy, że, że mamy zatrudnić 30 osadzonych, a oni mówią: A mamy tu taki, taką grupę, proszę, bardzo, róbcie sobie z nimi, co chcecie. Nie, 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 to tak nie wygląda absolutnie. My dostajemy fachowców. Jednym z dobrych przykładów jest dla nas. Dla wszystkich taka budowa kuchni to jest jedna z, To jest dzisiaj chyba największa kuchnia dla osadzonych na zakładzie karnym Załężu, czyli w Brzeszowie, gdzie tak naprawdę oprócz tych prac związanych z taką stricte kontrolą dostępu, czyli tych niskich prądów, bo od razu muszę zaznaczyć, że jest pewien zakres prac, których nie może nie mogą wykonywać osadzeni. No to oprócz tych prac, to cały zakład, całą kuchnię na tym zakładzie karnym praktycznie wybudowaliśmy przy pomocy osadzonych. I tych osadzonych była znacznie większa liczba niż nas do tego obligowała umowa, tak? I wykonali to zadanie bardzo fajnie, no, no naprawdę. A jak? A jak ocena kierowników tych, którzy z nimi pracują na miejscu, jak zapytałeś tam, zjeżdżają chłopaki powiedzmy na weekend, macie koordynację i pytasz, no to panowie, to jak tam w tym zakładzie z tymi osadzonymi, jak się wam współpracuje? Nie, ci osadzeni, którzy pr pracują na budowach, są jednymi z najlepszych pracowników. Oni są wdzięczni po prostu za to, że mogą wyjść, że mogą tam pracować i wiedzą jedną rzecz, że jeżeli podpadną w kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, to po prostu oni już nie wracają na tą budowę. To jest dla nich pewna, pewien taki, no, no... Oderwanie się od tej monotonii od, takiej codziennej. Od takiej przykrej rzeczywistości, tak? Mm -hmm. Naprawdę bardzo mocno szanują, a szczególnie niesamowicie szanują kierowników budowy, czy wszystkich inżynierów, którzy są na budowie. Tutaj nie mm -hmm. ma... To na dowidzenia o sporcie, chciałem z tobą pogadać, bo mocno on gra i w waszej firmie, i jak słyszę w twoim życiu rolety w ogóle masz jakieś epizody takiego juniorskiego, jakiegoś młodzieżowego sportu? Sam w, w latach młodości, kiedy kolana jeszcze mniej trzaskały, zajmowałeś się czymś? Tak, grałem, grałem piłkę nożną w moim szkole mhm. A, właśnie, bo to wszystko się spina, bo w piłce nożnej mocno jest, jesteście. Też doszukałem się, że byłeś nawet członkiem zarządu Sokoła sieniawa swoją drogą. Rozmawiamy 7 czerwca jutro, sokół derby gra, także jazda związownicą, bo z tego co widziałem, mają zaplanowane na jutro. Więc jest ta przeszłość sportowa i dzisiaj jest współczesność, bo tak jak zajrzałem na waszą stronę, to macie tam niemal 20 wskazań różnych sportowców i drużyn, które wspieracie. I są te największe. Polskie sporty, jak piłka nożna, oczywiście, jest koszykówka, jest futsal, jest siatkówka kobiet, ale są też takie bardziej niszowe rzeczy, kickboxing, Żużel, nikogo nie urażając, nazwałbym w skali takiej powszechnej znajomości sportu, sportem o mniejszej skali w Polsce, z sztuki walki, hokej, boks. I jedną, o w ogóle do jednego pana ukłon chciałbym podesłać, do 16-letniego tenisisty Dawida Kiełba, którego również sponsorujecie. Ja sam mam też sportową przeszłość i to też z podobnej dyscypliny bym powiedział, bo ja z kolei zajmowałem się lekką. I to jest jeden z tych sportów, który nie jest sportem wiodącym, bo generalnie, jeżeli chodzi o warunki finansowe, to w Polsce jest piłka nożna, później długo, długo nic. Także sam byłem na etapie takiego młodzieżowego, juniorskiego sportowca i wiem, jak wiele może pomóc finansowanie, właśnie gdzie ktoś wchodzi poza tę oczywistą piłkę nożną, i też tym młodym talentom z innych dyscyplin pomóc chce. Także ukłony za to. Skąd ta gotowość do takiego szerokiego wspierania sportu? Bo skąd to się wzięło? No przede wszystkim z tego, że ja czy Paweł to my wręcz kochamy sport, tak? I, i, I aktywnie. Paweł znowu aktywnie bardzo mocno gra w tenisa, tak? Cały czas i to jest jego taki kluczowy ten sport. Tak widziałem, że nawet jakiś puchar własny rozgrywkowy niedawno chyba inaugurowaliście. Tak, 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 tak. Jesteśmy teraz w takim turnieju, takiej se serii yy, zawodów, yy, yy, których jesteśmy patronatem, takim tytułarnym. Yy, one się teraz odbywają w tym momencie. Jest to seria kilku tam różnych zawodów. Yy, ale wracając do tego, skąd to się wzięło? No po prostu z tej naszej pasji do sportu. A oprócz tego tak jak mówisz, no wspieramy, wspieramy ten sport, bo dzisiaj bez wsparcia takiego jak my, czy jakiegokolwiek innego, po prostu sport w Polsce by nie istniał. Taka jest prawda. No dzisiaj nie ma yy, możliwości, żeby Zawodnik taki jak nasz Dawid, który jest niesamowitym talentem i, i coraz częściej o tym słyszymy i coraz więcej o tym słyszymy. A oczywiście dzieje się to również i dlatego, że go wspieramy, bo bez naszego wsparcia, żeby, żeby dzisiaj o zawodniku było głośno, to zawodnik musi grać, musi uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach, tak? A bez wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o tenis, to tenis jest bardzo drogim sportem no to nie mógłby się rozwijać a widać, że to jest jego życie takie, on już poświęcił życie jeżeli chodzi o ten sport e, e, poświęcił można powiedzieć już chyba wszystko na, no życie na ten tenis I, i, no i my jesteśmy tutaj z nim w tym tenisie, a po drugie to, to przede wszystkim w jaki sposób, ostatnio brałem udział przecież na kongresie którym brałem udział w panelu czy to sport, czy to jeszcze sport, czy to już biznes? No, właśnie, taki marketing sportowy polega na tym, że, że bardzo łatwo i szybko można zbudować markę swojej firmy, tak? I budując tą markę, powodujesz też niesamowitą radość społeczeństwa, społeczeństwa, bo to ty działasz też społecznie. Ja to zawsze powtarzam, że fajnie jest oglądać sobie. Mm, może niektórzy się cieszą, bo oglądają reklamę przed faktami yy, czy wiadomościami, tak, która trwa 30 sekund, ona znika, i później ktoś, kto chce, to zapamięta, pewnie większość ludzi nie zapamięta, a oglądając na przykład mecz naszej Wisły Kraków, który trwa 90 minut, tak, ja widzę w, na przykład dzisiaj swoje logo na koszulkach, czy na, na yy, bandach LEDowych. Yy, a oprócz tego satysfakcję, kiedy drużyna wygrywa, kiedy 30 tysięcy kibiców się cieszy, no to jest coś niesamowitego. I między innymi, a, a przy okazji masz yy, tą reklamę. I, I każdy, ja, ja ten, nawet ostatnio też na tym, na tym spotkaniu było, była nasza reklama i nasza reklama wyglądała w taki sposób, że było tylko logo. Texom. I yy, ktoś się mnie zapytał, że, no tylko logo, nie, nie macie tam, oczywiście hasło firmowe mamy, tak? Ale mamy też kilka takich swoich specjalnie właśnie różnych banerów, na których jest tylko logo, bez żadnego hasła, czyli ktoś, kto nie zna się w branży budowlanej, może się zapytać, co to jest tym Tekson Właśnie, to jest dlatego, żeby on zainteresował się, czym jest ten tekston. to jest jedna rzecz, a druga rzecz, co robi ta firma, a druga rzecz to jest taka, że my dążymy do tego, żeby ta marka tekstom była na tyle rozpoznawalna, ja to ostatnio właśnie na tym panelu też mówiłem, że dla mnie jest ważne, żeby ten sześciolatek, który gra w piłkę nożną, czy gra w tenisa, czy gra w siatkówkę, bo my jesteśmy powiązani sportem, że firma Texon była powiązana ze sportem i żeby ten pięcio, sześcio, siedmio, czy trzydziestolatek wiedział, patrząc na to logo, nawet żeby nie było żadnego opisu, że my budujemy, zobaczył Texon i wiedział, ta firma buduje i też wspiera sport. O to chodzi. Mhm. Jasne. To dodam, zaraz w piłkę nożną wejdziemy, bo powiedziałeś o Wiśle, ale jesteście nie tylko Wisło, bo znowu kwiatki troszkę przekazując to, co mi się spodobało. Kilka klubów takich bardziej okręgowych lig niższych wspieracie. Ja bardzo cenię w tym to nawet nie sam klub, tylko za tymi klubami to też nie każdy zdaje sobie sprawę to są tak naprawdę ludzie którzy szkolą tych naszych młodych ludzi jeżeli chodzi o pierwsze kroki na murawach i tak dalej to nie dzieje się na narodowym tylko na boisku gdzieś tam w Rzeszowie w jakiejś dzielnicy czy w Stalowej Woli czy gdziekolwiek indziej i yy, jest realna wartość no, wiedząc z pierwszej ręki, jak wygląda ten sport juniorowski, jest realna wartość tego, że ta drużyna z trzeciej ligi, powiedzmy, czy z innych poziomów, też ma pieniądze, żeby tym, pomijając jakby seniorowską drużynę, ale żeby te dzieciaki, żeby ktoś tam znalazł i trening przeprowadził. Ale wchodząc na Białą Gwiazdę, którą wywołałeś, bo rzeczywiście pod tą Białą Gwiazdą jest Wasze logo. Ja tak jak widzę u ciebie nawet na LinkedIn, wrzucasz często zdjęcia z, ze stadionu, także widać, że to nie jest jakby tylko takie wypisanie tego przysłowiowego czeku w umówionym scenariuszu, tylko jesteś tam. O jedną rzecz chciałem Cię zapytać jako osoby właśnie zarządzającej od strażnika marki, bo powiedziałeś, że zależy Ci na tym, żeby było to skojarzenie. Piłka nożna nie zawsze jest najbezpieczniejszym sportem do tego. I nawet nie chodzi o samą oczywiście płytę murawy boiska, ale o tym, co się dzieje na trybunach, bo dziać się mogą rzeczy mniej albo bardziej przyjemne. Czy tutaj jakoś chodziło ci po głowie ryzyko tego, że słuchajcie, no jeżeli będzie jakaś tam nieprzyjemna sytuacja właśnie z, z Wisłą Kraków, no to my troszkę dostajemy rykoszetem, no bo jesteśmy tymi, którzy na zdjęciu będą tutaj na, na froncie pokazani znaczy generalnie to powiem tak szczerze że jak są jakieś takie sytuacje które są w jakiś sposób taki może nie bezpośrednio ale pośrednio związane z klubem nie, to nie wpływa bo, bo my nie odpowiadamy za to co się dzieje poza my wspieramy my wspieramy Klub, my wspieramy zawodników, my wspieramy, tak jak mówiłeś, młodzież, bo generalnie zawsze jest tak, że w każdej naszej umowie, w której jesteśmy z klubem piłkarskim, czy nie tylko, są zapisy, że również część tych środków musi zostać przekazane na jakąś akademię, którą klub prowadzi. Oprócz tego no wspieramy też mnóstwo akademii, których nie piszemy nawet, tak? Ale często jest tak, że zwraca się do nas jakiś właściciel akademii piłkarskiej czy siatkarskiej no to kupujemy koszulki sprzęt do trenowania, no różne takie rzeczy tego jest mnóstwo ale ja, my tego nie odczuwamy dzisiaj, żeby to jakoś negatywnie wpływało, takie zachowania mm -hmm. czy kibicowskie, czy nie bo o tym mówimy, raczej nie nie, nie nie spotkaliśmy się, żeby ktoś negatywnie nas, nas postrzegał poprzez to Raczej... A jak selekcjonujecie w ogóle to, komu pomagacie? Mówię, że tych ofert, zapytań jest sporo, bo to jest też zrozumiałe, bo jeżeli ktoś z zewnątrz widzi, że mocno się angażujecie w sport, to no. dlaczego miałby nie zapytać? Jakim kluczem się kierujesz, dobierając to, wiadomo, wszystkim nie pomożecie, trzeba tak. wybrać. To w jaki sposób wybierasz? Przede wszystkim, przede wszystkim ktoś, kto do nas się zwraca i jeżeli już jesteśmy zainteresowani też widzimy po tym, w jaki sposób się kto do, ktoś do nas zwraca to jest, to jest jedna rzecz yy, yy, taka pierwsza natomiast jeżeli ktoś się do nas zwróci i już yy, zwracając się do nas naprawdę przedstawia nam takie plany na przyszłość tak? czyli on już coś chce osiągnąć i pokazuje nam w jaki sposób to zrobić i do czego jesteśmy mu potrzebni no to taka, taka, taki zespół czy drużyna ma szansę powodzenia, że, że nawiążemy współpracę. Po drugie, to patrzymy na tą taką społeczność lokalną, ale szczególnie w tych obszarach, czy w tym rejonie, w którym my się znajdujemy, tak? czyli tam, gdzie po prostu budujemy. Jeżeli ktoś jesteśmy w danym miejscu i, i, i ktoś do nas tam zwraca, to ma taką dużą szansę, że tą współpracę nawiążemy, ale to nie byłby na zasadzie takiej, że dzień dobry jesteście firmą, która współpracuje z wieloma i to dajcie nam jeszcze jakieś pieniądze, bo my też chcemy, bo wy wszystkich wspieracie, no to tak się to nie odbywa. Wiadomo, to są też spotkania, to nie jest tak, żeby na podstawie pisma, tylko zapraszamy na spotkanie, rozmawiamy z każdym, z każdym rozmawiamy zawsze, jeżeli już się decydujemy, to, to oczywiście przed podpisywaniem umowy, czy przed procedowaniem dalszych. Jakiś tam ruchów, zawsze jest rozmowa. Tak? I, no i na podstawie tego weryfikujemy po prostu. To o technikali ja cię chciałem podpytać znowu. Jeżeli ktoś miałby taki pomysł, bo to co widzę jest firma, powiedzmy znowu wracamy do tej rosnącej, też pomyślała, że słuchajcie, mamy lokalną drużynę, czy to piłki nożne, czy jakąś siatkówki i tak dalej. Masz do podrzucenia jakieś rzeczy, które już wypracowałeś, które sprawiają, że te wsparcie ma sens, że to nie jest właśnie te rzucenie przelewu i dobra, to niech się dzieje i coś tam z tym zrobicie? Co, co na bazie twoich doświadczeń sprawia, że ta współpraca między firmą a klubem rzeczywiście ma ręce i nogi i ty widzisz, że to zmierza w dobrym kierunku? Generalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli my nawiązujemy tam współpracę już z klubami, to my zawsze oprócz tego, że to nie, to nie odbywa się u nas, tak, że, że na no takim przysłowiowym tylko przelewie. Absolutnie. My, nawiązując współpracę też, staramy się pomagać poprzez nasze kontakty. I to nie chodzi o to, że szukamy jakichś dodatkowych sponsorów do tego klubu, tylko bardzo często jest tak, że na przykład te mniejsze kluby, tak? A to wygląda w ten sposób, że takie kluby, które grają w tam w niższych ligach, czy nawet w klasie B, a też takie mamy, one są nieprzygotowane do, do takiego czegoś, że na przykład kupując stroje, tak? Oni kupują te stroje, No ktoś tam przyszedł, jakiś przedstawiciel, kupi, jakieś tam pieniążki oszczędności mieli, i kupili te stroje, ale oczywiście przepłacili, bo ktoś ich do tego namówił albo fajnie tam że tak powiem się zareklamował i my oprócz tego to jeszcze pomagamy w taki sposób, że rozmawiamy z naszymi różnymi partnerami tak? bo mamy różnych sportów działając jako sponsor druż... różnych dyscyplin sportowych poznaliśmy mnóstwo osób I to jest kolejna rzecz, która, która jest bardzo dzięki temu sponsoringowi nam pomogła bo Niesamowite kontakty pozyskiwaliśmy, to o czym mogę później jeszcze powiedzieć, bo też ostatnio też o tym mówiłem. Natomiast to nie tylko polega na tym, że, że, że dokonujemy przelewów. My oczywiście pomagamy pozyskiwać, tak? I czy stroje, czy różnego rodzaju sprzęt sportowy, bo współpracując, budując obiekty sportowe, znamy firmy, które takie sprzęty sportowe dostarczają, treningowe, czy różnego rodzaju, tak. I tutaj my się też angażujemy. My się bardzo mocno angażujemy w takie. W taką pomoc, czyli nawet jeżeli ktoś od nas dzisiaj dostał jakąś złotówkę, to tej złotówki nie wykorzysta w 100% na to, bo, bo ktoś ich tam próbuje naciągnąć, tylko tą złotówkę w sposób bardzo taki ekonomiczny wykorzysta trochę na sprzęty, trochę na wynagrodzenie, a trochę właśnie na, na, na tą akademię. Tutaj bardzo mocno też doradzamy w takich. Taki mhm. I, I to często się dzieje. Ostatnia rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, wracając do tych. Może nie niszowych, ale mniej komercyjnych dyscyplin sportu, o które, o które też jesteście zaangażowani. Bo znowu, wywodzę się z jednej z nich, z lekkoatletyki, i wiem, że inaczej, mówiąc otwartym tekstem, to nie jest ta sama sprzedawalność: logo tekstem na koszulkach Wisły versus logo na koszulkach zespołu żużlowego czy hokeja. To nie jest ta sama ekspozycja. Skąd wola pomysł właśnie, żeby też w tych dyscyplinach, które nie są z pierwszych stron gazet, tych sportowych czy innych dzienników, jakichś wydań, wiadomości, żeby też tam się pojawiać? Tak jak wspomniałem, dla nas dzisiaj nie jest już tak, tak ważne budowanie. Czy reklamowanie się, bo, bo firma Texon już jest dzisiaj na rynku budowlanym, na rynku polskim bardzo rozpoznawalna. Nawet ostatnio rozmawiałem z takim moim przedstawicielem, nie przedstawicielem, tylko takim partnerem z Czech, gdzie, który powiedział, że już nawet na Czechach was mocno kojarzą. W Czechach, bo tam, jeżeli chodzi o baseny, tak, co było fajne. A tego tak to nawet na rynek czeski się zastanawiamy, czy czy jakoś no. w czasie się tam nie przenosić też, też jakiegoś działu, ale, ale to już, już dzisiaj, to wspieranie tego sportu, to już nie polega tylko na tym, żeby się reklamować, żeby tą markę budować, bo ta marka została zbudowana. Dzisiaj to my chcemy naprawdę, tak naprawdę to my chcemy pomagać. I dlaczego są takie różne dyscypliny? No kierujemy się tym, tak jak mówiłem, Zwracają się do nas różne osoby, i ten, kto przedstawi nam naprawdę bardzo fajny, przejrzysty sposób, plan, jaki chce zrealizować przy, przy naszym wsparciu, i widzimy, że faktycznie to jest naprawdę ułożone i to może się udać, no to wtedy my nawiązujemy tą współpracę, tak? yy, I jesteśmy w różnych dyscyplinach dlatego między innymi. Ja wiem o tak. tym, że ja wiem o tym, że hokej to jest może inna dyscyplina i ona nie jest taka rozpoznawalna, natomiast jak pojechałem na mecze hokeja, bo też również do Sanoka na te mecze jeździmy, yy, no to to jest. To się całk całkowicie na żywo inaczej ogląda. Ja tak samo jak jesteśmy w, w, futsa, w futsalu z Eurobusem. Jak oglądałem w telewizji ten futsal, to, to jak się oglądało, to tak oglądało się 5 minut, a to jest futsal, tak? Ale jak pojechałem, to no ja jestem praktycznie teraz na każdym meczu futsalu w przemyśle. Mhm. To jest coś niesamowitego. Jak ja widzę, jak. Ilu, ilu kibiców przychodzi, jak oni to przeżywają co tam się na tym boisku dzieje no naprawdę, no, to trzeba przeżyć i wtedy no, masz tą taką satysfakcję że ty jesteś tutaj w środku jesteś z tymi zawodnikami, jesteś z tą społecznością pomagasz i pomagasz osiągać ten cel, który, który tam wszyscy tobie przedstawiają tak? że, że taki chcą osiągnąć no, tak. tak naprawdę tylko... to dobry, pozytywny taki akcent na, na zakończenie rozmowy to dzięki wielkie, że podzieliłeś się tym, jak działacie, jak sam działasz. Życzyć Ci, jeżeli tak, 2023 był skok o 100%, no to gdzieś tam chyba w okolicach 5 miliardów musielibyśmy się spotkać za rok. Musiałbym Ci skontrolować księgi, czy, czy zgadza się ten obrót na tym poziomie. Ale to wierzę, że utrzymując tendencję może się udać. Dzięki wielkie raz za dzięki. rozmowę. Dziękuję Łukasz, dzięki. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na mroz.pl, albo zadzwonić na 577 665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.